Hej, cześć moi drodzy, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w takim dosyć nietypowym materiale, takim króciutkim filmie, e, idealnym wydaje mi się do śniadanka, bo wydaje mi się, że wrzucę, powiedziałem, wydaje mi się, wydaje mi się w bardzo krótkim czasie. W każdym razie sądzę, że wrzucę ten film em, jakoś tak w okolicach 9 rano w sobotę. Tak mi się wydaje. Nagrywam go w ogóle też w sobotę o 1,20 w nocy. Jeszcze będę go musiał zmontować, chociaż e, zbyt dużo montażu chyba tutaj nie będzie. Moi drodzy, dość nietypowy materiał, ponieważ dzisiaj chciałem wam troszeczkę poopowiadać o fotelu, na którym teraz siedzę. Być może zauważyliście drobną zmianę, czy to na live'ach, czy to na odcinkach i tak, posiadam nowy fotel, jest to fotel ProGamer model Gorgon, no i otrzymałem ten fotel właśnie w ramach tego filmu, który widzicie teraz, filmu, w którym podzielę się swoją opinią i ogółem pogadamy sobie trochę o fotelach. Ogółem, jak otrzymałem te propozycje, to się zgodziłem raczej bez większego namysłu, otóż nie wiem, czy pamiętacie, Mój fotel, na którym siedziałem do tej pory, miał jedną wadę, która dosyć utrudniała mi przy nagrywaniu, a mianowicie skrzypił. Skrzypił jak się bujałem do przodu do tyłu, no i. Jakby to mi przeszkadzało przy nagrywaniu i ktoś teraz powie, czy ja się bujam do przodu do tyłu przy nagrywaniu. E, okazało się, że tak, okazało się, że tak. No wiecie, zawsze jak się dłużej siedzi przy komputerze, to zaczyna się czy to kręcić na fotelu czy i on po prostu za każdym razem wydawał taki dziwny dźwięk. E, ja za niego e, bardzo często mówiłem, że ale fotel skrzypi czy coś w tym stylu. E, dlatego na, e, na tę ofertę się e, zgodziłem i jestem powiem wam szczerze, e, naprawdę, naprawdę zadowolony. Żeby nie było, nie jestem fotelowym eks Zawsze traktowałem to jako taką drugorzędną rzecz. Fotele zawsze traktowałem jako drugorzędną rzecz na stanowisku e, i przyznaję, że był to i jest to mój błąd, przy który prawdopodobnie, za który prawdopodobnie już troszeczkę e, przypłaciłem zdrowiem, ponieważ teraz, szczególnie teraz, kiedy e, wiadomo, wszyscy siedzimy w domach a przynajmniej większość z nas, e, temat zdalnego nauczania, ja dodatkowo e, jakby piszę pracę inżynierską właśnie w, e, no wiadomo na komputerze, e, robię streamy dla was, live'y również na komputerze, e, jak mam wiecie czas wolny, to e, gram w gry, więc również spędzam aktualnie, nie, 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 nie skłamię wam jak powiem, że 15 godzin, 15 godzin to nie, ale 14 godzin dziennie, Siedzę przy komputerze, no i niestety mój kręgosłup powoli zaczął to odczuwać, dlatego zdałem sobie sprawę, szkoda, że mam dopiero 22 lata, bo aktualnie mam 22 lata właśnie, że jednak fotel to jest coś, na co warto zwrócić uwagę właśnie przez wzgląd na wasze zdrowie. Co do fotelu, na którym aktualnie siedzę e, i do tego, w jaki sposób do mnie dotarł, paczka ważyła około 25 kg, e, więc, no nie wiem, no, chyba ka każdy fotel, tak mi się wydaje, że waży jakoś tak, no bo to wiadomo, jakieś metalowe elementy, e, to wszystko swoje waży. E, wszystkie że, części były sensownie zapakowane, w sensie wszystko było tak osłonięte itp. Ja wam wrzucam jakieś przebitki z unboxingu, tylko w pewnym momencie wyłączyłem to nagrywanie unboxingu. E, z jednego prostego powodu zacząłem się na Rzeczy, która uważam, że jest wadą tutaj, także o wadach też będę mówił, bo no, to nie jest tak, że wiecie, otrzymałem ten fotel, to będę tylko chwalił. Muszę tu powiedzieć o pewnych rzeczach, które pierwsze jakby które rzuciły mi się już na etapie składania fotela, no po prostu, które były dla mnie problematyczne. Między innymi instrukcja do składania tego fotela nie była dla mnie wystarczająco precyzyjna. Ja nie wiem, ja. Chociaż też zaznaczam, jestem osobą mega a techniczną ogólnie, tak ładnie to ujmę. no Ja zawsze mam problem ze złożeniem czegokolwiek, ja zawsze mam problem, ale na przykład tutaj były trzy rodzaje śrubek, a w instrukcji, e, właśnie do tego modelu, nie było e, podane, jakby było podane, gdzie trzeba przykręcić DP, ale niektóry rodzaj śrubki. No i wiadomo, wystarczyło chwilkę popatrzeć na fotel i się zastanowić, żeby jakby dotrzeć do tego, który to rodzaj śruby powinien być w którym miejscu, ale jednak uważam, że instrukcja, Instrukcja powinna takie, takie elementy zawierać, no bo jednak wiecie, skręcacie coś na czym siedzicie, więc chcielibyście to zrobić możliwie jak najlepiej. A tutaj, jak wiecie, jak niby jesteście pewni, to ale nie macie poparcia instrukcji, to trochę czujecie się tak, jakbyście coś robili źle. No mi na szczęście udało się Fotelik skręcić, nie rozpadł się, więc zrobiłem to na pewno dobrze. Także, także z tego jestem zadowolony, ale na pewno tutaj ta instrukcja która dla mnie, przyznaję, była średnio czytelna e, na minus. Ale poza tym kwestie użytkowe, e, jak najbardziej tutaj e, na plus fotel nie skrzypi i to chyba najbardziej mnie satysfakcjonuje, tak jeśli mam być szczery, no bo tak jak mówię, na tym mi najbardziej zależało, aby fotel nie skrzypiał. E, i jest jeszcze jedna rzecz, która przeszkadzała mi w tamtym, w tamtym fotelu. Ja często na wykładach, na zajęciach, yy, lubię sobie siedzieć tak, że mam jakby nogi też na fotelu, podkulam tak nogi. I w tamtym fotelu, na którym siedziałem do tej pory, jak podkulałem tak nogi, to on się zaczynał obracać. W sensie podkulałem nogi, jak siedzę tak jak teraz i fotel zaczął robić coś takiego. I ktoś powie, że to jakby w żaden sposób nie jest przeszkadzające, ale dla mnie mega było, ponieważ wiecie, ja miałem podkulone nogi, na przykład zeszyt, coś notowałem, i wiecie, i się obracałem. No i to było strasznie irytujące, bo w pewnym momencie mogłem się obrócić do tego momentu, nie? Gdzie wykład mam, miałem odpalony na tym monitorze. Nie wiem od czego to zależało tak szczerze, ale. Fajnie, że, fajnie, że no tutaj jakby ten problem nie występuje. Spodziewałem się, że no nie będzie tutaj z tym problemu, i tak jak też e, mi się wydawało, problemu nie było. Łokietniki regulowane to jakby też tutaj jest e, dla mnie na plus. No bo teraz, wiecie jak trzymam rękę, to nie jest tak, że łokieć mam w powietrzu, a do tej pory tak to wyglądało. Ja tu w ogóle dużo eksperymentowałem, e, a teraz oczywiście e, łokietniki. Łokietniki regulowane, więc to tak jak mówię, to tak jak mówię jest oczywiście na plus, no i co, chyba taki najfajniejszy feature, chociaż z niego raczej nie będę zbyt często korzystał, czyli że możemy się odchylić naprawdę sporo do tyłu, także wiecie, jak jakiś chillout z Netflixem czy coś takiego to, to idealna sprawa. No i dodatkowo fotel, tak jak mówię, jest, jest dosyć wygodny. Ja nie narzekam, ale musicie pamiętać, że i będę to powtarzał, że nie jestem ekspertem w tej dziedzinie i do tej pory zawsze bagatelizowałem temat foteli, więc zawsze siedziałem na fotelach. Bardzo średnich, bo w ogóle na to nie zwracałem uwagi. E, w ogóle na to nie zwracałem uwagi, więc jak dostałem teraz trochę lepszy fotel, to wiadomo, że będzie mi się siedziało na nim dobrze. <laughs> Być może jakby tu przyszedł jakiś krytyk e, w foteli, czy coś takiego, nie wiem, czy ktoś taki jest. Nie, no, ktoś musi testować te fotele, tak w sumie. To, to może by powiedział co innego, ale no, mi jest wygodniej i to jest dla mnie najważniejsze. Cieszę się, że trafiła się taka okazja, że mogłem otrzymać ten fotel i przy okazji troszeczkę o nim poopowiadać, troszeczkę o moich doświadczeniach. Dajcie znać koniecznie w komentarzach czy wy przykładacie uwagę do foteli, czy może w ogóle macie laptopa i cały czas leżycie w łóżku jak robicie coś na komputerze. W sumie jestem ciekaw, ale wydaje mi się, że teraz już troszeczkę wzrosła ta świadomość, nie? No bo wchodzimy w taki wiek. Już jesteśmy w takim wieku, gdzie bardzo mocno no komputery wchodzą w nasze życie, a wraz z tym jakby mam wrażenie, że wzrasta ta świadomość em, jakie to niesie ze sobą e, zdrowotne skutki, tak wiadomo te wszystkie filtry e, światła na monitorach itp, tak my właśnie fotele, e, to wszystko żeby, czy jakieś podkładki pod nadgarstki itp, to wszystko żeby e, niwelować jakieś właśnie negatywne skutki zbyt długiego siedzenia przy komputerze, bądź też minimalizować, bo nie wiem czy da się je niwelować. Ja wam dziękuję za uwagę. Słuchajcie, dzisiaj e, prawdopodobnie będzie jeszcze live, na który was zapraszam. Nie jestem w stanie powiedzieć jeszcze o której godzinie, ale postaram się wam dać znać na społeczności. Mam nadzieję, że e, taki filmik Wam się spodobał, że jak raz na jakiś czas coś takiego wrzucę, to e, że nie będziecie mieli tego, nie wiem, za złe. Ja tak jak mówię, cieszę się, że miałem okazję taki film zrealizować. E, cieszę się, że miałem okazję taki fotelik otrzymać. Bardzo za niego dziękuję jeszcze raz. E, no i cóż, życzę Wam miłego dnia, miłej soboty. Mam nadzieję, że zbyt dużo nie macie zadane do szkółki. Kto do szkółki, a jak ktoś do pracy, to mam nadzieję, że nie ma nic do roboty w sobotę takiego z pracą związanego, bo no cóż, praca zazwyczaj nie jest miła. Dziękuję Wam za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć.